W tym wideo zastanowimy się nad pewnymi strategiami dzielenia w przypadkach, w których iloraz, czyli wynik dzielenia, nie jest liczbą całkowitą, w przypadkach, w których iloraz jest ułamkiem. Podzielmy na początek 3 przez 2. Zatrzymajcie teraz ten film i zastanówcie się samodzielnie nad tym, jak takie zadanie rozwiązać. Mogę Wam podpowiedzieć, że wynik nie będzie liczbą całkowitą. OK, zróbmy to teraz razem. Jak wszystko w matematyce, to zadanie również można rozwiązać przy pomocy wielu różnych strategii. Jedna z tych strategii może być taka, że po prostu zapiszemy to dzielenie jako ułamek zwykły. 3 podzielone przez 2 możemy zapisać jako 3 drugie i 3 podzielone przez 2 to 3 drugie. Inna strategia może być taka, że przekształcimy 3 podzielone przez 2 na ułamek dziesiętny. Zacznijmy może tak. 3 drugie możemy potraktować jako 2 drugie plus 1 druga. 3 drugie równa się 2 plus 1 drugich. Zrobimy to wszystko po kawałku, krok po kroku, żeby wszystko było jasne. To jest to samo co 2 drugie, czyli 2 podzielone przez 2 plus 1 druga, czyli 1 przez 2. 2 drugie to 1, czyli to się równa 1 i 1 druga. I teraz tę te jedną drugą możemy zapisać jako 5 dziesiątych. Czyli jako ułamek dziesiętny. Gdybyśmy znowu chcieli zapisywać wszystkie kroki tego przekształcenia, to to się równa 1 i ponieważ ułamki dziesiętne to dziesiąte, setne, tysięczne i tak dalej, części całości, to zapiszmy to pół jako 5 dziesiątych. I teraz możemy ten ułamek zapisać w postaci dziesiętnej. 1 i 5 dziesiątych. 1,5. Zapisaliśmy tutaj wszystkie, najmniejsze nawet kroki tego przekształcenia, ale kiedy nabierzecie trochę wprawy, będziecie to robić o wiele szybciej. 3 przez 2 to to samo co 3 drugie, 2 mieści się w 3, 1 raz, reszta 1, czyli zostaje 1 druga. Jako ułamek niewłaściwy będzie to 1 i pół, a pół zapisane w postaci dziesiętnej to 5 czyli razem 1,5, 1 i 5, 1 ,5. Jeszcze inny sposób podejścia do takiego dzielenia mógłby być taki: 3 przez 2 to na pewno nie będzie liczba całkowita. Może w takim razie otrzymamy w wyniku tego dzielenia jakieś dziesiąte części całości. Spróbujmy w takim razie przedstawić każdą z tych liczb jako pewną liczbę dziesiątych. Trójka, ile to dziesiątych? 3 Trzy, to trzydzieści dziesiątych i te trzydzieści dziesiątych mamy podzielić przez 2. 30 dziesiątych podzielone przez 2 to 15 dziesiątych. Bo 30 przez 2 to 15. A to jest równe 10 dziesiątych i 5, dziesiątych, czyli 1 i 5. Dziesiątych. Oczywiście wszystkie te strategie obliczeń są tak samo poprawne. Mnie najbardziej podoba się ten sposób, ale każdy może liczyć tak jak najbardziej lubi. Zróbmy jeszcze jeden przykład. 34 podzielone przez 4. Zatrzymajcie teraz ten film i spróbujcie jedną z poprzednich strategii zastosować do tego dzielenia. No to po kolei. Możemy, tak jak poprzednio, zapisać to dzielenie w postaci ułamka zwykłego: 34 podzielone przez 4 albo inaczej 34 czwarte. Ile to się równa? 4 mieści się w 34 8 razy i zostanie 2 reszty, czyli będzie to 8 i 2 czwarte. Gdybyśmy chcieli ten krok wykonać dokładniej, to 34 to 32 plus 2, czyli 34 czwarte to 32 czwarte plus 2 czwarte. 32 przez 4 to jest to 8 i 2 czwarte. A 2 czwarte to to samo co 1 druga. A 1 druga, czyli pół, to gdybyśmy chcieli przedstawić ten ułamek w formie dziesiętnej, to będzie to 8 i 5 czyli 8 i 5 8,5. No i zrobione. Zróbmy jeszcze jakiś przykład, może taki, w którym dzielimy ułamek dziesiętny. Na przykład 8,4 podzielone przez 7. Zatrzymajcie ten film po raz kolejny i zróbcie to najpierw sami. Nie wiem czy zauważyliście, ale przez 7 na pewno dzieli się 84. 70 przez 7 to 10 i 14 przez 7 to 2. Jeżeli pamiętacie całą tabliczkę mnożenia do 12, to wiecie, że 7 razy 12 równa się 84. Albo inaczej, 84 podzielone przez 7 równa się 12. Tutaj co prawda mamy 8,4, a nie 84, ale znowu możemy 8,4 zamienić na 10. Na 10 części całości. Będą to. 84 dziesiąte podzielone przez 7. 84 jakieś rzeczy, obojętnie jakie, podzielone przez 7 to 12 tych rzeczy, czyli 12 dziesiątych. A 12 dziesiątych możemy zapisać jako 10 dziesiątych i 2 dziesiąte, czyli 1,2. Czyli wynik tego dzielenia to 1,2. Inna strategia mogłaby być taka. 84 dziesiąte to to samo co 84 przez 10. Taki ułamek czytamy 84 dziesiąte i możemy taki ułamek podzielić przez 7. Dzielenie przez liczbę to to samo co mnożenie razy jej odwrotność, czyli 84 dziesiąte razy 1 siódma, a to się równa 84 przez 10 razy 7. Możemy teraz takie wyrażenie uprościć. Jeżeli podzielimy licznik i mianownik przez 7, to 84 przez 7 to 12, 7 przez 7 to 1, 12 przez 10 to 12 dziesiątych, czyli 1,2. 1 i ,2. 2. I ostatni przykład, może jeszcze trochę inny. 7 podzielone przez 70. Możecie znowu zatrzymać film i obliczyć to samodzielnie. Przepiszmy znowu takie dzielenie jako ułamek zwykły, czyli 7 przez 70. 7,7. Ale zamiast 70 zapiszmy w mianowniku 7 razy 10. Taki zapis o tyle ułatwia sprawę, że możemy teraz podzielić licznik i mianownik przez 7. Licznik przez 7 to 1. I mianownik przez 7 to również 1. Pamiętajcie, że możemy wykonać tę samą operację na liczniku i mianowniku. Jeżeli pomnożymy lub podzielimy licznik i mianownik przez tę samą liczbę, to nie zmieni to wartości całego wyrażenia, całego ułamka. To się równa 1 dziesiąta. Jeżeli zapiszemy teraz 1 dziesiątą w postaci dziesiętnej, to na miejscu dziesiątych mamy jedną dziesiątą, czyli 0,1. 7 przez 70 równa się 1 dziesiąta. Możemy jeszcze inaczej podejść do sprawy. 7 przez 70 to to samo co 7 podzielone przez i zamiast 70 możemy zapisać 7 razy 10. Generalnie nie różni się to znacznie od tego, co zapisaliśmy tutaj. Możemy takie wyrażenie zapisać jeszcze inaczej. 7 podzielone przez 7 i podzielone przez 10. To podobnie jakbyśmy z tej postaci zapisali 7 siódmych razy 1 dziesiąta, czyli 7 siódmych podzielone przez 10. 7 podzielone przez 7 równa się 1, i 1 podzielone przez 10 to 1 dziesiąta, albo tak jak tutaj 1 dziesiąta.